Okej, siemanko, to ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj chcę nagrać trochę, kurczę, powiedzmy taki specyficzny odcinek, bo to będzie odcinek, który już w sumie od dawna chciałem nagrać. O co w nim będzie chodziło? Będzie w nim chodziło o wbicie jak największego damage'u przeciwnikowi. Do tego zadania, powiedzmy, wybrałem Asalach, która ma w sumie najlepsze szkoły magii do zrobienia, powiedzmy, tego achievementu. Oczywiście nie jest to achievement oficjalny, po prostu sam sobie wymyśliłem coś takiego, że zrobię. Ma szkołę magii światła, wody i ognia. Wszystkie te szkoły magii mają czary bufujące atak stworzenia. O to mniej więcej chodzi w tym powiedzmy, achievementie nieoficjalnym moim. Chcę po prostu zadać, czy też zwiększyć atak stwora do praktycznie no jak największego. Będę używał do tego dwóch talii. Będę używał do tego mojej talii i talii przeciwnika. Obydwaj będę grał ze znajomym z Doca. Obydwaj będziemy rzucać zaklęcia, które będą buffowały atak na jednego stwora. Będzie to chyba mój stwór. Najlepiej, żeby była to oczywiście Jhin Katalizatorka, bo wtedy te zaklęcia są naprawdę tanie, ale jeżeli nie dobiorę je szybko, bo mam tylko dwie niestety te katalizatorki, to będę rzucał te zaklęcia po prostu na jakieś inne stworzenia. To jest tak naprawdę bez znaczenia. No w sumie no najlepiej rzucać na katalizatorkę, bo wtedy te zaklęcia są wszystkie tańsze, no ale jeżeli szybko i nie dobiorę, to trzeba będzie rzucać na innego stwora. Dobra, tak wyglądają stwory. W tym deku jest w sumie 89 kart, tak wyglądają zaklęcia. Wszystkie zaklęcia służą do tego, żeby jak najbardziej zwiększyć tak naprawdę atak stworzenia. Jest oczywiście Ostrze Szalasy, które tak naprawdę jest jednym z najważniejszych zaklęć w tym deku. Jest masa długotrwałych zaklęć magii wody, dzięki czemu te Ostrze Szalasy będzie naprawdę mocno bufować atak naszego stwora, łącząc się z tymi długotrwałymi zaklęciami magii wody. To są zaklęcia, nie będę ich wszystkich omawiał, bo to ewentualnie sobie sprawdzicie na filmie, sobie przyjrzycie. To jest niegrywalny deck, bo po prostu tego takiej zabawy, czegoś takiego nie da rady zrobić podczas normalnej gry, bo byście po prostu nie zdążyli, byście po prostu przegrali grę i tyle. To jest po prostu tylko taka zabawa i chcę po prostu osiągnąć jak najlepszy wynik, jak najlepszy atak na takim stworze. Więc mamy 66 zaklęć, mamy łutów szczęścia trochę, mamy 4 razy sejne zaklinanie i mamy 2 razy w jedności siła, bo w sumie 4 kart tego typu nie mam, aby się przydały. Też w jakiś sposób można by było jeszcze zbufować atak naszego stwora. Budynków jest 0, tak jak mówię, wszystkich kart jest 89, no i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o deck. Jeszcze są wydarzenia, które służą tylko do dobierania kart, bo mamy tydzień wiedzy i świętowanie. Ok, to widzimy się za chwilę, ja nie będę nagrywał tego całego, po prostu już widzimy się na polu bitwy, gdy będę już po prostu będziemy odpalać, powiedzmy, te zaklęcia. Za chwilę rozpocznę grę i zacznę nagrywać od nowa, także widzimy się za moment. Dobra, mam nadzieję, że dobiorę, kurczę, bladę katalizatorkę od razu. Nie ma katalizatorki, nie ma żadnego stwora. Jest katalizatorka, genialnie, dobra, elegancko. Super się to skąpiło. Okej, to tak, piącha, zagramy sobie katalizatorkę w tym miejscu i zaczynamy zabawę z dobieraniem kart i z boostowaniem ataku katalizatorki. Jest coś długotrwałego. Oczywiście najpierw będę zagrywał długotrwałe zaklęcia, a wszystkie jednorazowe zaklęcia będą zagrane w ostatniej turze, w momencie kiedy będę już na maksa, powiedzmy, buffował atak, zwiększał atak mojej, kurczę, katalizatorki. Oczywiście koleś swoje zaklęcia, które buffują stwora, będzie rzucał też na tą katalizatorkę po to, żeby uzyskać efekt jak największego damage'u zadanego, powiedzmy, w jednej turze, tak? Dobra, to let's go. Oczywiście wszystkie długotrwałe zaklęcia wody kombią się z Ostrzem Szalasy, które jest w sumie najważniejszym zaklęciem, można powiedzieć, w tej zabawie, w tym achievementie, bo ono tak naprawdę najbardziej buffuje atak naszej katalizatorki. Dobra, na dzień dobry, powiedzmy, Ostrze Szalasy. I let's go, następna tura. Problem w tym, że pod koniec jest masa zakręć jednorazowych do zagrania. Jest ich naprawdę sporo, a jak wiadomo, jedna tura trwa 2 minuty. I czasami, no może nawet czasu zabraknąć, jeżeli się po prostu nie pospieszę i nie zagram tego dość sprawnie, więc no, może być problematycznie. Dobra, to next tura.
Oczywiście czegoś takiego jak Wieczna Zima nie gram, pomimo tego, że to jest długotrwałe zaklęcie, bo ona na początku tury swojego posiadacza zadaje, znaczy stworzeniu, które jest obłożone tym zaklęciem, na początku tury posiadacza tego stwora ono będzie zadawało jeden punkt obrażeń, więc ta katalizatorka przeżyłaby tylko 4 tury, gdybym rzucił na nim już teraz taką kurczę wieczną zimę, więc ten czar będę zagrywał dopiero w ostatniej turze, kiedy będę już powiedzmy kończył to wszystko. Dobra, jest coś takiego jak lodowa skorupa, to można zagrać. Teraz piącha. Ufuję piąchy po to, bo mam wymaga złodzieja zaklęć i będę chciał pożyczyć od kolesia powiedzmy potęgę morza. Po to, żeby dostać jeszcze jeden dodatkowy punkt ataku. Będę miał w sumie dwie potęgi morza, bo ja oczywiście w tym deku też mam potęgę morza i też ją zagram, więc w sumie będę miał zagrane w pewnym momencie dwie potęgi morza. Więc będzie dość ciekawie, tak mi się wydaje. Dobra, monsun poproszę, upuść czasu na katalizatorkę. Tutaj można tego ziomka zagrać, żeby zagrać na nim chociażby lodowy pancerz. Oczywiście nie będę grał lodowego pancerza na katalizatorce, bo to nic dobrego by nie dało, ponieważ nie mógłbym dalej już jej targetować, więc... Te lodowe pancerze są grane po to tylko, żeby się kąpiły z ostrzem szalasy i będę je grał na innych stworach, których mam w sumie 8, więc... Jednego muszę sobie zostawić po to, żeby odrzucić na końcu jedną kartę, to będzie właśnie ten jeden stwór i użyć umiejętności o salach. To w sumie kosztuje 2, czy muszę też 2 surowce sobie zostawić, chryste, trochę to będzie kombinowanie, ale mam seryjne zaklinanie pod koniec, więc myślę, że na pewno się to seryjne zaklinanie przyda. Okej, 4 piąchy i nextura. Kolej za to będzie chyba ten, maksował te swoje staty powiedzmy dzięki tym łutom szczęścia, tym wyższej nauce i tak dalej. Ciekawe ile mu się udało uzbierać tych punktów siły, magii i przeznaczenia. Dobra, ostrze szalasy. Jest coś jeszcze fajnego, długotrwałego co można zagrać? Chyba nie. Tak samo z tą kurczę zamiecią, tak samo będę grał ją dopiero pod koniec, pomimo tego, że to jest długotrwałe zaklęcie. Dobra, dobiorę sobie kartę. Skupiony umysł można zagrać, bo to jest długotrwałe zaklęcie magii wody. Od tego raczej na pewno nie będę grał teraz, bo to jest orzeźwiające źródło. To jest długotrwałe, ale tylko trwa do następnej tury, więc to będzie grane dopiero pod sam koniec. To nie jest tak dobre jak lodowa broń, która działa cały czas. Okej, co tutaj wpadło? Swobodny przepływ, to jest długotrwałe zaklęcie. Coś jeszcze widziałem, czy nie? Chyba to wszystko. Dobra, proszę kartę, mag złodziej zaklęć, onki-donki. Mamy na razie 40 punktów ataku. No wczoraj jak grałem, robiliśmy sobie taki test, powiedzmy, grając tymi dwoma dekami, to maksymalnie udało się nam, czy w sumie mi uzbierać bodajże chyba coś ponad 700 punktów ataku. Ciekawe ile teraz wyjdzie, bo wczoraj jak grałem to nie odpaliło umiejętności Asalach, a teraz mam zamiar odpalić jeszcze jej umiejętność, więc będzie pewnie jeszcze więcej niż 700 punktów. Dobra, tak, to poproszę. Swobodny przepływ. Można zagrać bez problemu. Tego ziomka w sumie też mogę zagrać tutaj. Dobrać kartę. O, jest kurczę w końcu. Zaklęcie magii światła, błogosławieństwo. Poproszę je tutaj. To chyba tyle. Ok, let's go. Mamy ile? 66 punktów ataku na razie. 69. Lodowy pancerz. Okej, mam lodową broń za to. Pyk, lodową broń plus 6 od razu. Nieźle. Więc tak, dobiorę sobie kartę. Kolejna Jean katalizatorka. Ją sobie zostawię, czy nie? W sumie mogę ją zagrać teraz, to jest bez znaczenia. Niech będzie. Gdzie ona miała być? Chyba z przodu, bo mam 4 strzelców, tak. Niech będzie z przodu.
I let's go. Następna tura. punktów magii. 18. Okej. Okay. Coś jeszcze mam tu fajnego? Na razie chyba nie jest już dobre. Coś. Seryjne zaklinanie to jest lodowa skorupa. Chyba dwie są nawet. Dobra, styka. Nextura. Okej, okay, skupiony umysł, jest lodowy pancerz, który można zagrać chociażby powiedzmy tu. A teraz tak, lodowa broń tu. Był jeszcze skupiony umysł, czy mi się wydawało? Jest jeszcze skupiony umysł. I tak, bierzemy kartę. Błogosławieństwo, spoko. Bierzemy kartę, kolejne błogosławieństwo, może być też. I to chyba wszystko z kart, które można zagrać. Ja mam ataku, mamy 100 punktów ataku również? Chyba tak. Nie widzę dokładnie, bo te cyferki są już małe. Koleś tam ostro bufuje to wszystko. 27 punktów, no okej. Okej, dobra, lodowa skorupa. Dobierz kartę, błogosławieństwo kolejne. Za zero już, więc całkiem spoko. Ta katalizatorka zmniejsza koszty rzucania zaklęć, jak wiadomo. No i się tworzy już taki niezły tutaj powiedzmy plik kart na niej. On będzie sięgał gdzieś mniej więcej dotąd. Więc jesteśmy powiedzmy gdzieś w połowie. 20 kart, no może trochę więcej niż w połowie. Chociaż nie no, ja mam w sumie bardzo dużo kart na ręce, więc no jesteśmy w połowie zagrywania przynajmniej kart na tą na katalizatorkę. Upływ czasu, upływ czasu. To tak samo jest długotrwałe zaklęcie magii wody, zimny strach. To jest jedna z kart, która jest foteka Masfara. Co ja tutaj dostałem? Pancerz. Pancerz można zagrać na tym gościu. Jeszcze jest coś fajnego, długotrwałego. Magii wody? Chyba nie. Dobra, można dobrać kartę. O, potęga może. Może być. Plus 4 i next tura. Ile mam ataku? 130 chyba 3 punkty, jeżeli dobrze widzę. Punktów. Dobra, let's go. To. I tak, pancerz tu. Co ja tu jeszcze fajnego widziałem? Skupiony umysł. Można zagrać. I to chyba tyle z kart, które mogę teraz zagrać. Dobra. Jest 159 punktów ataku chyba. Albo 150? Tak, to jest 159 punktów ataku. Na bank 150. 162, 165, 167, 171. Okej. Okay. Kolejny, kurczę mój, powiedzmy, strzelec, kolejny stwór. Dobra, tak jest. Monsun. Widziałem jeszcze skupiony umysł jeden. Skupiony umysł i that's all, chyba co, z tego co mogę zagrać. Mekstura. Czy on zagrał już ten? Potęgę morza? Nie, nie zagrał jeszcze. Punktów przeznaczenia, ok. Lodowy pancerz. Kolejny lodowy pancerz, plus 3, no nieźle. Pytanie, gdzie są te ostrze szalasy, gdzieś znowu na dole leżą. One naprawdę maksymalnie, jedno ostrze szalasy daje nawet 70 punktów ataku przy takiej ilości kart, więc jest naprawdę sporo.
sporo tego damage'a. Zaraz, miałem upływ czasu jeszcze jeden. Plus 3 z upływu czasu, coś takiego. A, on już dostaje damage, bo nie ma kart, kurczę blade. Ile ja mam kart? 12 jeszcze, wow. Trochę kiepsko. Za szybko dobrał te karty. To zaraz, on zagra potęgę morza, czy nie? Jeszcze nie zagrał. Okej, to następna tura. Teraz będzie... Będę musiał się zagęszczać ruchy z tymi kartami. No najważniejsze, żeby mieć, kurczę, dobre te wydarzenia. Żeby jak najprędzej dobrać te 11 kart jeszcze zostało, goddammit. Powiedzmy, że jakieś, nie wiem, 6 tur, żeby to wszystko dobrać. Okej, potęgę morza. Okej, zagrajmy sobie maga złodzieja zaklęć. Pożyczę to, tak. I teraz tak. Dobiorę kartę monsun. No i w sumie dostanie teraz 2 punkty do meczu jeszcze. Jest coś sporo. Gdzieś tu widziałem ostrze szalasy. 63 punkty. No i to tyle, next tura. 107 kart, dobra. Myślę, że to będzie do zrobienia. W ostatniej turze, jak będę już to zagrywał, to nie będę nic komentował, bo to naprawdę trzeba te 2 minuty, które jest na zagranie tych kart, to trzeba to naprawdę szybko robić, bo tych kart jest, jak widać, naprawdę sporo do zagrania. Więc no... Trzeba trochę zagęszczać ruchy, że tak powiem. 5 kart zostało, super. Coś takiego, upływ czasu. Kolejny upływ czasu, gdzie on jest? Jest. Pytanie, ile tu jest tego ataku? 296. Coś jeszcze tu jest ciekawego? Chyba to wszystko, dobra. Next tura, dobra, 9 punktów mu zostało. No, trzeba to... Mi zostały 3 karty. Ostrze szlasy, 69, to nieźle. 71. A, on zostawił na sam koniec sobie te 73. No nieźle, 75. To mamy ile? 584 punkty ataku. No, to będzie grubo. Naprawdę. Okej, to będzie ta tura, w której chyba będę musiał już wszystko zagrać. Więc tak, mam jedną kartę. To sobie odpalę i jadę z kopsem. Dobra. Goddammit. Jedziemy, Jezus Maria. Jedziemy. Come on, Jezus Maria, jakie kuźwa mi skliki. No dawaj, ziom! Coś ta myszka by tu nie działa. Tak jak ma działać, Jezus, to... To... Dobra, teraz tak, to... Plus to... I odpalam to. I jest, uwaga, 827 punktów w tym meczu. Dobra, jedziemy z koksem. O Boże. Uwaga, ile do meczu? 820 punktów do meczu. No nieźle. Okej, Jezus Maria. 13 sekund mi zostało do końca mojej tury, ale się udało wszystko zagrać.
Tak jak miałem to zagrać. Została mi jedna karta na ręce, mag, złodziej, zaklęć. W sumie trwało to 16 minut tego rzucania zaklęć, ale było całkiem nieźle. Okej, Tobie, to by było na tyle taki śmieszny achievement. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie, to możecie wypróbować sami coś takiego zrobić. Naprawdę nieźle się to robi, chociaż pod koniec, tak jak widać, te 2 minuty, które jest na zagranie wszystkich zaklęć, to jest naprawdę mało czasu i trzeba zagęszczać, powiedzmy, ruchy. Okej, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wpadnę może na jeszcze coś ciekawego, żeby coś podobnego jeszcze nagrać. Cholera wie, co by tutaj wymyślić. No, może jak macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach, co by można było jeszcze zagrać. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie, hej.